Do powstania tego materiału zainspirował mnie Podinoki, który również zajmuje się na swoim kanale totalną porażką i robi w mojej opinii prima sort materiały. Ponad 2 dni temu natrafiłem na materiał, gdzie to on opisywał, co się stało z większością uczestników po zakończeniu Plejady Gwiazd. Jako że lubię troszkę poteoryzować i uwielbiam wręcz teorie, to dziś na spokojnie cofniemy się do finałowego odcinka Plejady Gwiazd i na spokojnie przeanalizujemy to, co się tam wydarzyło. Zapnijcie zatem pasy, weźcie coś do picia i jedzenia i ruszamy w trasę. Zadajmy sobie podstawowe pytanie. Co się stało z uczestnikami totalnej porażki po finale Plejady Gwiazd? Jak pamiętacie, finaliści, czyli Mal i Zoe, mieli zestrzelić balony, w których byli uczestnicy sezonu 5, którzy mieli być jako osoby towarzyszące naszym finalistom, a reszta miała być jako widownia, tak jak to zwykle było w sezonach. Mal zestrzelił Alejandro i Heather, natomiast Zoe, Gwen i Camerona. Niestety stażysta Chrisa przypadkowo popchnął balony i przez połączenie z silnym wiatrem, jaki wtedy tam występował, sprawił, że pozostałe balony, gdzie byli uczestnicy, poleciały wprost w stronę słońca. Nie, Ewelina, nie możesz wejść ze swoim refrenem, idź sobie śpiewać gdzie indziej. I teraz wiele osób zarzuciło Podinokiemu to, że on się mylił, mówiąc, że oni zginęli, dlatego że widać ich całych i zdrowych na filmikach podsumowujących. Ba, nawet jest oficjalne potwierdzenie ze strony twórców, że oni przeżyli. Okej, a więc żeby nie było, że jestem tutaj jakiś bardzo negatywnie nastawiony i żebyście nie wzięli wideo w moją stronę i nie gonili mnie przez najbliższe kilka kilometrów lub kilkanaście, nie twierdzę, że oni zginęli, ale też temu nie zaprzeczam, że tak ogólnie mogło nie być, bo mogło równie dobrze tak być, ale nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Bo argument z nagraniami, które wyraźnie pokazują, że im nic nie jest, mogę od razu zbić bez mrugnięcia okiem. Wystarczy, że powiem wam, iż te nagrania są nagraniami tuż po eliminacji z Muszli Wstydu. Jakbym miał tłumaczyć jeszcze prościej, te nagrania są zaraz po eliminacji każdego, a wskazuje na to chociażby to, że za każdym razem jest woda, która popycha postacie, które są świeżo po eliminacji z obozu. To jest coś jak eliminację każdej postaci z totalnej porażki w trasie czy innego sezonu, gdzie to na przykład w trasie po skoku wstydu zawsze jakaś postać mówiła jakąś kwestię tuż po wyeliminowaniu. Polityk jest nim przy najbliższej okazji. Wadą odejścia z programu, koniec z podrywem i marzeniami o milionie. A zalety? Nie biorę udziału w tym żałosnym widowisku. Przynajmniej wyniosłem się z honorem, ale... Więc kwestie tego, że te nagrania zaraz po finale to jakiś dowód na to, że są cali i zdrowi, to jest bujda, którą obalam w tym momencie. Następna sprawa jest taka, że skoro jestem tak bardzo pewien swojej narracji, to dlaczego Duncan również rzekomo zginął, skoro było go widać w celi i w końcu był w areszcie? Otóż to też jestem w stanie w jakimś stopniu obalić. Jako że Chris i producenci wiedzą, kto potrafił zadymić w tym reality show, równie dobrze mogli, ale nie musieli, załatwić Duncanowi przepustkę na to, by mógł wystąpić jako widowisko w finale. Bo chcąc nie chcąc, ale brał udział przecież w tym sezonie, a wyleciał za wysadzenie chaty Chrisa i za dosyć spore straty finansowe, bo przez niego to Chris miał dosyć spore straty finansowe i musiał przecież być w jednym domku z Zoe, sami zresztą pamiętamy. Poza tym sylwetkę Duncana widać w ostatnim odcinku, gdzie jest w tym balonie. Tak więc przechodząc dalej, zdaję sobie sprawę, że tym, co może mnie pogrzebać moje doszukiwanie się tutaj drugiego dna, jest to, że przecież twórcy sami potwierdzili, że dzieciakom się nic nie stało. I to jest prawda. Aczkolwiek, wiadomo, że mogło też być tak, że ich pierwotnym planem mogło być takie zakończenie dosyć dramatyczne i drastyczne. Nie musiało, ale mogło być. Mogli się z niego wycofać tylko i wyłącznie z jednego względu, że każdy fandom, czy to filmu, czy gier, ma fanów i toksycznych fanów. Te dwa obozy można bardzo łatwo rozróżnić. Fan to jest osoba, która uwielbia dany twór i daną grę i jest w stanie przeboleć decyzję danego dewelopera lub twórcy albo krytycznie odnieść się do decyzji podjętych przez drugą stronę. Natomiast toksyczni fanowie są stroną, która byłaby w stanie wypisywać, nękać danego dewelopera, by ich wizja się spełniła. Co daleko nie trzeba było szukać, wystarczy, że spojrzymy sobie parę lat wstecz i zobaczymy, że dużo fanów rzucało się do Toma McGillsa za to, że ludzie wręcz domagali się totalnej porażki od niego i wprowadzili go do stanu depresyjnego, co skutkowało tym, że z jego pierwotnego planu, który miał mieć 10 sezonów, kompletnie zrezygnował z tego, by dalej prowadzić totalną porażkę, bo był nękany do takiego stopnia, że sama prawdopodobnie mu zbrzydła w takiej formie, jaką była wcześniej i jaką znamy i wszyscy uwielbiamy.
Więc wracając, twórcy mogli po prostu dać informację, że dzieciaki przeżyli, bo mogli mieć z tyłu głowy konsekwencje innej decyzji, co skutkowałoby tym, co spotkało Toma McGillsa. Czyli zaczęliby ich po prostu nękać, ponieważ ich ulubione postacie zginęły w taki, a nie w inny sposób i jak oni w ogóle mogli zrobić coś takiego, jak oni w ogóle śmieli coś takiego zrobić. Dlatego postanowili wybrać łagodniejszą wersję, gdzie to wszyscy przeżyli. Zresztą daleko nie trzeba szukać, zobaczcie sobie na społeczność różnych seriali, jak na przykład Komisarz Alex, gdzie tam Krystian Wieczorek, który grał Piotra Górskiego, zginął po postrzale w jednym z odcinków. I wtedy aktor ogłosił, że odchodzi z serialu. Wiele osób uszanowało jego decyzję, a inni wręcz wypisywali, że już im się produkcja przestaje podobać i że w ogóle to najgorsza decyzja i zaczęli w ogóle obrzucać i Krystiana i w ogóle całe to studio, które jest odpowiedzialne za Komisarza Alexa, tak więc no chyba wiecie o co mi chodzi. Zamiast uszanować decyzję twórców oraz aktora, to robią co robią. Wiadomo, przywiązywanie się do danej postaci, no każdy ma, no nie oszukujmy się, każdy z nas się przywiązuje do jakiejś tam postaci, czy to właśnie w Totalnej Porażce, czy gdziekolwiek. Nawet przecież w grze The Last of Us 2 ludzie obrzucali Naughty Dog za śmierć Joela przecież. No i tak samo, tak jak już przed chwilą powiedziałem, jest w Totalnej Porażce. Problem niestety Totalnej Porażki jest taki, że przez to, że przyzwyczaili nas do jednej obsady przez 3 sezony, że niektórzy ludzie przyzwyczaili się i to za bardzo do takiego stopnia, że byli w stanie wskoczyć w ogień za daną postacią. Definicja reality show jest taka, że nie powinno być w mojej osobiście opinii tak, że jedna obsada jest przez x sezonów. Co sezon powinna być nowa obsada, by nie przyzwyczaić widza tylko do jednej postaci lub do całej jakby obsady, żeby później na każdym kroku pisać, że to nie jest ta sama obsada, w ogóle serial się zmienił, w ogóle wszystko inne wyrzucić do okna, tylko jedna obsada forever. No, każdy powinien dostać szansę w mojej opinii. Nawet ta trzecia obsada z Wyspy Pakitów, oni to już w szczególności, chociaż no wiadomo o co chodzi. No dobra, ale teraz ktoś może powiedzieć, okej, Michał, ale w takim razie co powiesz na to, że przecież Owen był obecny w finale Totalnej Porażki Plejady Gwiazd i skoro on widział co się stało, to czemu nikt nie pisnął o tym w wariackim wyścigu? No przecież o czymś takim by raczej rozmawiali. Powoływanie się na Owena jest w mojej opinii słabym pomysłem, gdyż wszyscy wiemy, że on raczej inteligencją nie grzeszy. Choć fajnie, że wspierał Noa w wariackim wyścigu w trzecim sezonie, nawet czasami bym mógł powiedzieć, że za bardzo go wspierał, to jednak powoływanie się na niego jest dosyć słabym argumentem. Bo Owen jedyne co z takiego zdarzenia by zapamiętał to, że fasolka była niezbyt apetyczna albo mogłaby być bardziej posolona lub w ogóle z innej firmy jest niż on w szczególności jada. Tak więc to jest jedyne co byłby w stanie Owen zapamiętać w mojej osobiście opinii. I nie to, że robię z niego debila na siłę, bo wszyscy raczej znamy jego postać i jak on przywiązuje wagę do takich rzeczy. No prędzej by się przejął tym, jakby tam była Izzy, ale jak nie ma Izzy, no to wiadomo, nie przejmuje się. No dobra, to może nie Owen, a Noah. No to też jest bardzo łatwo można odbić. Noah nie wystąpił w ogóle w Plejadzie Gwiazd, a poza Owenem to z nikim aż tak dobrze się nie dogadywał, więc nie mógłby raczej dowiedzieć się tego od kogoś, kto tam brał udział. W szczególności, że Noah nie zna drugiej obsady w ogóle. A stosunki między nim a Alejandro, no sami wiemy jakie są. Tym bardziej raczej by z Duncanem nie rozmawiał na ten temat, więc nie wiem z kim on mógłby tam rozmawiać odnośnie tego co się wydarzyło w Plejadzie Gwiazd. Więc przechodząc do podsumowania tego filmu i w końcu odnosząc się do tytułu. Czy Chris po raz kolejny siedzi w więzieniu za finał Plejady Gwiazd i Wyspy Pakitew? Odpowiem, nie uważam by siedział, gdyż widać go czytającego gazetę w wariackim wyścigu, ale nie twierdzę, że do takowego więzienia on mógł nie trafić. A jak nie do więzienia, to chociaż na salę sądową, bo jednak to co zrobił w tych dwóch wyżej wymienionych sezonach jest nie tyle co sadystyczne, co naprawdę łamiące mocno granice prawa. Więc mogło być tak, że mógł dostać on pismo, w którym w najbliższych dniach ma stawić się na przesłuchanie, a następnie wybrać się na rozprawę. Może tak być, ale nie musi. I zanim ktoś wyleci mi z argumentacją, że przecież w Reunion widać wszystkie postacie, które rzekomo nie żyją i samego Chrisa na ławie oskarżonego, to odpowiem krótko. Pamiętajcie, że Reunion to jest fanmade, a nie oficjalny sezon od Fresh TV. Co o tym sądzicie? Napiszcie w sekcji komentarzy, zachowując oczywiście kulturę, by nie wyzywać, bo nie twierdzę, że postacie zginęły, ale też nie twierdzę, że przeżyły. Cała ta sprawa w mojej opinii jest grubymi nićmi szyta, więc dlatego poczekam na wasze teorie co do zaistniałego filmu.
Na dziś to tyle, trzymajcie się i cześć!